Siostry Salezjanki w Dzierżoniowie poinformowały, że niedługo zakończy działalność szkoła podstawowa. Co to oznacza dla rodziców, dla nauczycieli, dzieci? Czy będziecie chcieli jednak, żeby ta szkoła funkcjonowała dalej? Tak, 3 tygodnie temu dowiedzieliśmy się oficjalnie, że szkoła ma przestać funkcjonować z dniem 1 września tego roku. No, mamy dzieci w tej szkole. Ja na przykład już mam w tej chwili 3. dziecko w szkole, w 1. klasie syna. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niej, ponieważ to dla tak funkcjonującej szkoły, to znaczy małej społeczności, gdzie wszyscy się znamy, mamy wspaniałe grono pedagogiczne, mamy pewne wartości chrześcijańskie, które też były dla nas ważne. Czujemy się jakby bezpieczni z tą szkołą, nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. Dlatego podjęliśmy wspólnie z rodzicami, z większą częścią rodziców i z gronem pedagogicznym wyzwanie. Chcemy, żeby ta szkoła pozostała dalej, oczywiście w nieco innej formie. Właśnie, w jakiej formie ta szkoła będzie dalej funkcjonowała, jeżeli to się uda przeprowadzić? 1 września organem prowadzącym nowej szkoły będzie Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina, które od wielu, wielu lat działa przy szkole. Rodzice i grono pedagogiczne zwrócili się do władz stowarzyszenia o to, żeby podjęli działania zmierzające do tego, aby mogli być organem prowadzącym. Na dzień dzisiejszy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pozwala nam na prowadzenie, na bycie organem prowadzącym tej szkoły. Czy wszystkie dzieci będą nadal uczęszczały do szkoły? Czy staraliście się Państwo zorientować, jaka jest decyzja rodziców? Tak, staraliśmy się, zrobiliśmy zebranie z rodzicami. Większość dzieci na ten moment, to co wiemy, rodzice zgłosili akcję, że dzieci zostaną w tej szkole, jeżeli oczywiście nam się uda tą szkołę uruchomić od 1 września. Ja jestem nauczycielem w tej szkole i powiem tylko, że dla mnie jest to i zaszczytem, i wielką radością pracować w tej szkole z tymi dziećmi, z tymi nauczycielami, które to grono stanowią, bo atmosfera naprawdę jest niesamowicie wspaniała. Czuję się w tej szkole jak w ciepełku domowym, gdzie uśmiech na ustach i uczniów, i nauczycieli to jest po prostu dzień normalny. Rodzice wspierają nauczycieli? Oczywiście, że tak. Ja jako rodzic, jednocześnie też jako nauczyciel, mocno się zaangażowałam w to, żeby ta inicjatywa nabrała takiego dużego rozmiaru. Sama jestem w chwili obecnej mamą dziecka, które stoi przed wyborem 1 klasy. No i jestem przekonana, że będzie tutaj chodziło jak najbardziej. Staram się w jak najlepszy sposób zachęcić rodziców, żeby również zdecydowali się, tak jak ja, przysłać dziecko do tej szkoły, która jest szkołą z wyboru, bo mamy zamiar kontynuować to dzieło, które zostało już stworzone. Jesteśmy bardzo mocno i pozytywnie nastawieni do tego, żeby jednak tą wizję tego dobrego wychowania przekazywać dalej, ponieważ no, ma to sens. Siostry zdecydowały się na zamknięcie szkoły, prawdopodobnie także dlatego, że do szkoły chodzi za mało dzieci, jest nisz demograficzny, a Państwo decydujecie się dalej tą szkołę prowadzić. Czy ona ma w takim razie szansę normalnie funkcjonować? My przed podjęciem działań zmierzających do tego, żeby nowa szkoła mogła w ogóle powstać, zrobiliśmy spotkanie i rozeznanie wśród rodziców, którzy są zainteresowani funkcjonowaniem szkoły w tym budynku, w którym ona się obecnie znajduje. Z naszych wyliczeń i z deklaracji rodziców 75% osób się zdecydowało na to, że jeśli szkoła powstanie w obecnym budynku, to dzieci u nas zostawią i edukację dokończą. Wiosna to czas naborów do szkół. Czy w takim razie przymierzacie się także do tego? Oczywiście my nie zamykamy się na 1 klasę i chcielibyśmy uruchomić szkołę od 1 września w cyklu 8-letnim. I robiliśmy rozeznanie wśród rodziców i na chwilę obecną mamy 20 osób zainteresowanych posłaniem dziecka do 1 klasy, do naszej nowej szkoły. Oczywiście my na tą liczbę 20 chętnych, na tej liczbie nie poprzestajemy, a nie zamykamy się na tą liczbę. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, ponieważ istnieje możliwość otwarcia drugiej kolejnej klasy. Otwarty jest również nabór do wszystkich pozostałych klas od 2 do 8. No, 1 klasa jest jakby wstępem. W zamyśle będą to klasy małe. Czy rodzice angażują się w życie szkoły? Czy także jest jakiś wkład ich? Oczywiście zawsze było tak, że ta szkoła była taką kameralną i rodzinną atmosferą.
i potrafiliśmy się zjednoczyć, robić festyny, robić wspaniałe dzieła, żeby pomóc w jej funkcjonowaniu. Tak i teraz, wszyscy jesteśmy zaangażowani, zgodziliśmy się na to, że oczywiście czesne musi być nieco wyższe po to, żeby ta szkoła mogła się utrzymać. Staramy się pomagać kto jak może ze swojej strony. Oczywiście zaangażowanie rodziców i ta chęć pomocy dała wiatr w żagle stowarzyszeniu, które podejmuje się niełatwego zadania poprowadzenia szkoły podstawowej. Od momentu, w którym pojawiła się oficjalna informacja o tym, że siostry zamierzają zakończyć prowadzenie szkoły z dniem 1 września, od tej chwili jesteśmy w kontakcie i z rodzicami, z przedstawicielami rodziców, ale również z przedstawicielami grona pedagogicznego. Widzimy tutaj bardzo olbrzymie zaangażowanie i naprawdę taką olbrzymią determinację do tego, aby ta szkoła dalej funkcjonowała. I oczywiście w tej sytuacji to dotykamy, że tak powiem, takiego klu samorządności. Mamy rodziców, którzy dają coś od siebie, którzy będą ponosili i na to sami wyrazili zgodę większy wysiłek, jeśli chodzi o czesne. Mamy nauczycieli, którzy są do tego stopnia zdeterminowani, że decydują się na mniejsze zarobki, ale po to, żeby uratować tę szkołę, a w przyszłości, żeby to była stale funkcjonująca szkoła w mieście. I wydaje się, że ma to bardzo dużą szansę, bo choćby sięgając do historii, jak mieliśmy małą kameralną szkołę podstawową numer 6, która zawsze funkcjonowała, potem taką funkcję przejęły właśnie siostry salezjanki, to wydaje się, że w skali takiego miasta jak Dzierżoniów rzeczywiście jest przestrzeń dla takiej małej, fajnej, kameralnej szkoły podstawowej, no chociaż kameralnej to może nie najlepsze szkoły, bo to nie jest wbrew pozorom mała szkoła, ale szkoła, w której uczniowie się czują dosyć swobodnie, przede wszystkim bardzo, bardzo bezpiecznie. To jest też szkoła, która oczywiście w charakter ma wpisane wartości chrześcijańskie, kiedy była prowadzona przez siostry salezjanki i jak zapewniają to rodzice i nauczyciele, te wartości dalej w tej szkole pozostają. Natomiast to jest też taki przykład szkoły, której do tej pory w Dzierżoniowie chyba nie było, czyli szkoły tak w 100% tworzonej przez nauczycieli i przez rodziców, którzy będą decydowali o jej przyszłości, o jej rozwoju. Taką kluczową kwestią w tej chwili jest oczywiście sprawa budynku. No i tutaj pan burmistrz oczywiście jasno i wyraźnie zadeklarował, że nie ma najmniejszych przeszkód, jeśli zostanie utworzone stowarzyszenie, jeśli będzie spełniało te wszystkie wymagane prawem warunki, to ze strony miasta pierwszy krok, jeśli chodzi o pomoc, to jest właśnie ten obiekt i dokładnie na takich samych albo bardzo, bardzo, bardzo podobnych zasadach, w jakich funkcjonowały do tej pory siostry salezjanki.